serdecznie. Z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku zunboxujemy sobie paczuszkę z pirotechniką ze sklepu Fajerwerki, tanie fajerwerki. Zamawiałem tam tę pirotechnikę do testów. Taki mały układzik, miałem, że jakiś gracz powinien być dodany. Może tak, może nie, zobaczymy sobie. A ja biorę kosę i zabieram się na unboxing naszej paczki. Paczka jest dosyć spora. Ja zapłaciłem za nią z wysyłką 260 zł. Postawiłem głównie na wyrzutnie. Dlaczego postawiłem na wyrzutnie? Bo bardziej mi się lubię nagrywać takie rzeczy efektowne, aniżeli petardy. Po prostu chyba każdy nie lubił. Dlatego ja postawiłem ten na wyrzutnie, chociaż o petardach również nie zapomniałem. Zakupiłem również kilka paczek. Także tak, jesteśmy już w środku. Mamy tutaj solidne wypełnionko. Wypełnionka usuwamy sobie. Co tu jest? Proszę nie rzucać. Mamy ulotkę z paragonem 267 zł. A to? A, to jest jakaś spista, co powinno być w środku. Wypełnienia się podgryzamy, co tu jest w środku. O! Dostałem zapalniczkę. Dostaliśmy ładną taką sobie stanie fajerwerek zieloną. No, ciekawy motyw. Dobra, co my tu mamy w środku? W środku znajduje się dosyć ciekawa wyrzutnia Viserion od Triplexa. Myślę, że naprawdę będzie ciekawym przeżyciem nagranie sobie takiej wyrzutni. To będę tu ustawiał, potem pokażę wszystko. Mam tutaj C4 od Pyromaxa. Co tu jeszcze? Są wyrzutnie Tricolors od Triplexa. Taka nieduża, 16-strzałowa. Petardki czarne, Pirat, takich jeszcze petardek sobie nie testowaliśmy na kanale moim, naszym kanale. Mam taką wyrzutnię 40-strzałową z niskim kalibrem, ale myślę, że może całkiem fajnie to wyglądać. Niski kaliber może zrekompensować nam ilość strzałów. Myślę, że ogólnie może być ciekawie. Także tak to wygląda. Wyrzutnia Explosion 40. Tak ona wygląda, niebieska. Lecimy dalej. Wyrzutnia Impact, taka nieduża, chyba na Sylwestra wystrzają, ale recenzji jej nie nagrywaliśmy. Kolejna wyrzutnia to wyrzutnia od Jorge. Nie widzę tutaj nigdzie nazwy jej. Taka nietypowa, trójkątna. Mamy tutaj takie podstawki, nie wiem, czy te podstawki coś tam za dużo dadzą, czy nie. Ja prawdopodobnie nie będę ryzykował, żeby ich używać. Raczej sobie pewnie wkopię wyrzutnie w ziemię. Tutaj mamy wyrzutnie Extreme B12. Oho, pada nam od niej nóżka. 9-strzałowa. Coś takiego. Wyrzutnia Fire 13 strzałów. Też taki nietypowy troszeczkę układ, kształt. Dlatego tak sobie postawiłem też troszeczkę na taką nietypowość. Tutaj widzę rakietki. Rakietki Dragon Queen Rocket. Tych rakiet na pewno nie zamawiałem, otrzymaliśmy je sobie w gratisiku. Dosyć duże rakiety. Ciekawy jestem, ile mają gram trochu w sobie, gram mieszanki. Łącznie 113,2 grama. Rozkłada się to na 4 rakiety. Tak one wyglądają. Dziękuję oczywiście sklepu Fajerwerki Marki. Zamówiłem sobie rzymski ogień No Limits. Mam nadzieję, że to będzie całkiem dobry zakup. Zakupiłem też sobie wcześniej rzymski ogień RPG, możemy jest taki, co potem porównamy. Tutaj dostaliśmy gratisik Explosion rzymski ogień. Tak wygląda, tego nie zamawiałem. I rzymski ogień M320. Też taki dosyć duży od firmy Pyromax. Teraz, żeby tutaj firma Pyromax nie pieniądze do tanie fajerwerki nie poczuła się jakoś bardzo poszkodowana. Zobaczę sobie ze spisem mniej więcej co było od nich, a co sam zamówiłem, tak żebyśmy wiedzieli. Także do zobaczenia po cięciu. Po szybkim skonfrontowaniu wszystkiego dowiedziałem się, że od firmy Tanie Fajerwerki otrzymaliśmy takie Dragon i rzymiaczka Explosion. Resztę zakupiłem z własnej kieszeni, również nie z kasy z YouTube'a, także jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, zapraszam Was do oglądania reklam i tak dalej, dodawania donate'ów na live'ach. Również Was zachęcam.
A tak sobie to wszystko wygląda. Troszeczkę mamy wyrzutnie, myślę, że całkiem spoczko testy będzie można z nich sobie nagrać. Mam jeszcze kilka innych tam z innego sklepu. No dobra, w tym momencie dziękuję firmie Tajferwerki za graciki od nich. Dziękuję również za, że wszystko doszło w nienagannym stanie. No i pozdrawiam Was wszystkich. Oczywiście zachęcam Was do oglądania moich kolejnych filmów. Wyczekujcie ich i wyczekujcie testów tej pirotechniki. Na razie.